Dzień dobry, moi drodzy. Nie udzielałam się sprawie Kazachstanu, ponieważ chciałam zebrać i zrozumieć jak najwięcej informacji na temat ostatnich wydarzeń w tym kraju. O swoich przemyśleniach opowiem w kolejnym nagraniu, a dziś chcę przedstawić Waszej uwadze przemówienie prezydenta Kazachstanu pana Kasym Żamarta Tokajewa, abyście mieli informację, że tak powiem, z pierwszych ust. Chciałbym wyrazić uznanie generalnemu sekretarzowi ODKB, Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, Stanisławowi Wasiliewiczowi Zaciu, całemu zespołowi, sekretariatu i Zjednoczonemu Sztabowi naszej organizacji. Faktycznie, to jest pierwszy przypadek, kiedy pokojowy potencjał ODKB został realnie uruchomiony dla zapewnienia bezpieczeństwa, stabilności i jedności jednego z państw członkowskich. Dla nas zasadniczo ważnym jest nie tylko wojskowe, ale przede wszystkim moralne wsparcie partnerów ODKB. Wszystkie państwa, członkowie organizacji wystąpiły jedynym frontem, zdecydowanie poparły apel Kazachstanu. Teraz chciałbym poinformować Was o bieżącej sytuacji w naszym kraju i o tym, co się wydarzyło w ciągu minionych dni. Posiadając pełny obraz wydarzeń, mogę z całą odpowiedzialnością oświadczyć, iż wszystkie wydarzenia od początku bieżącego roku tworzą oczka jednego łańcucha. Są podporządkowane jedynemu niszczącemu zamiarowi, przygotowania do którego trwały przez dłuższy czas. Jak długo trwały przygotowania? Rok, dwa, trzy, pokaże dochodzenie. Destrukcyjne siły niejednokrotnie usiłowały rozchwiać stabilność, doprowadzić do zamieszek. Odbywało się niejakie testowanie państwa na przedmiot jego stabilności i wytrzymałości. Wszystkie te działania zdecydowanie tłumiły się. Jednak organizatorzy nie zaniechali swoich planów i przeszli do przygotowania się do ataków zbrojnych. Jako powód wykorzystali niezadowolenie ludności szeregu regionów ze wzrostu cen na autogaz. Odbyły się protesty, uczestnicy których wysunęli socjalnie ekonomiczne i społecznie ekonomiczne żądania. Wszystkie one były usłyszane i wykonane. Rząd podał się do dymisji. Ceny na autogaz zostały zamrożone na poprzednim poziomie. Ogłosiliśmy przyjęcie konkretnych socjalnie-ekonomicznych środków i jasnego planu społecznie-politycznych reform. Ale dla organizatorów agresji na Kazachstan to już nie miało żadnego znaczenia. Pod płaszczykiem spontanicznych protestów rozlała się fala masowych protestów. I jak po komendzie pojawiły się religijni radykałowie, elementy kryminalne, bandyci, szabrownicy i drobni chuligani. Socjalnie, ekonomiczne i społecznie polityczne żądania odeszły na drugi, trzeci plan. O nich zapomnieli. W ślad za tym rozwinęła się gorąca faza. Do działania przystąpiły grupy uzbrojonych bojówkarzy, którzy czekali na swój czas. Pozostał rzeczywisty główny cel – podryw ustroju konstytucyjnego, zniszczenie instytutu rządzenia, przejęcie władzy. Chodzi o próbę zamachu stanu. Teraz już jest oczywistym, że wszystkie te działania bojowe były koordynowane z jednego centrum. Szczegółowo splanowana operacja wstąpiła w decydującą fazę. O tym świadczą zsynchronizowane, podkreślam, zsynchronizowane ataki na budynki regionalnych władz, organów ścigania, obiekty strategiczne, banki, telewizje. Zajmowali lotniska, blokowali drogi samochodowe i kolejowe, blokowali pracę karetek i straży pożarnej. W trakcie ataku na jednostki i blokposty wojskowe bandyci usiłowali przejąć broń i technikę bojową. W Almaty i innych miastach odbywały się prawdziwe walki. Na przykład walki dookoła budynku Departamentu Spraw Wewnętrznych trwały dwie noce. Policjanci odbijali się od ataków terrorystów. Tylko w Almaty zostało zajętych 7 sklepów z bronią. To były ataki dobrze wyćwiczonych profesjonałów, łącznie ze snajperami ze specjalistyczną bronią. Terroryści mieli swoje łącza, przebierali się w mundury wojskowe i policyjne. Cynicznie zasłaniali się uczestnikami masowych zamieszek, służących dla nich jako żywa tarcza.
Mając liczebną przewagę minimum w 5 razy, bandyci atakowali policjantów i wojskowych, bili ich ze szczególnym okrucieństwem. Dwojgu wojskowym ucięli głowy. Miały miejsce barbarzyńskie ataki na szpitale. Aby rozproszyć zasoby państwowe, organizatorzy ataków rozwinęli bardzo szeroki front. Agresja momentalnie ogarnęła 11 regionów, ale podstawowe uderzenie było skierowane przeciwko Almaty. Jak wiecie, to jest nasze jedno z największych miast i finansowe centrum kraju, gdzie są skupione najważniejsze transportowe i komunikacyjne węzły. Upadek tego miasta otworzyłby drogę do zajęcia całego gęsto zasiedlonego południa, a potem i całego kraju. Terroryści liczyli na ściągnięcie na siebie siły stróżów porządku, aby potem nanieść uderzenie na stolicę Kazachstanu. Widzieliśmy skupienie bojówkarzy dookoła rezydencji prezydenta. W rzeczywistości to była prawdziwa wojna terrorystyczna, rozpętana przeciwko naszemu państwu na różne sposoby. To zmusiło nas do kolejnych kroków. Kazachstańskie struktury siłowe zdołały w krótkich terminach zmobilizować się i dać odpór napastnikom, biorąc sytuację pod swoją kontrolę. Niestety zapłaciliśmy za to bardzo dużo ceny. Straty są wśród policjantów i cywilów. Zginęło 16 funkcjonariuszy. Ponad 1300 zostały ranne. Niestety są też ofiary wśród ludności cywilnej. Ilość nie jest jeszcze określona. W całym kraju ucierpiało 1270 biznesowych obiektów. Zostały zrabowane ponad 100 centrów handlowych i banków. Tylko policyjnych środków transportu zostało uszkodzonych i spalonych około 500 jednostek. Naniesiona została ogromna szkoda materialna, rozmiar której wycenia specjalna komisja rządowa. Z pewnością mówię o bezpośrednim udziale w agresji przeciwko Kazachstanowi terrorystów, w tym zagranicznych bojówkarzy. Nie bez przyczyny bandyci po nocach napadali na kostnice, zabierając i wywożąc ciała swoich zabitych towarzyszy. Zabierali ciała bojówkarzy też wprost z pola walki. To jest praktyka terrorystów międzynarodowych znanego pochodzenia. Właśnie w ten sposób zamiatają za sobą ślady. Widzimy zamysł formowania naszego terytorium w strefę chaosu, aby potem przejąć władzę. Zgodnie z decyzją Rady Bezpieczeństwa Kazachstanu, opierającej się na wszechstronnej analizie policyjnych i specjalnych służb, sytuacja została skwalifikowana jako zagrożenie terroryzmem i aktem agresji. Wydarzenia w Kazachstanie nabrały krytyczny charakter. Almaty i 9 centrów wojewódzkich okazały się w rękach bandytów. Ogłosiliśmy reżim kontrterrorystycznej operacji. Kazachstan zwrócił się do ODKB z prośbą o udzielenie wsparcia. Okazało się to być skrajnie aktualnym we właściwym czasie. Dowiedziawszy się o przybyciu do stolicy 3 wojskowo-transportowych samolotów, bojówkarze zrezygnowali z planu zajęcia rezydencji prezydenckiej. To dało nam możliwość skierowania dodatkowych sił do Almaty i odbicia miasta od terrorystów. Na dzień dzisiejszy, zgodnie z decyzją Rady Zbiorowego Bezpieczeństwa w Republice Kazachstan, zostały rozwinięte i przystąpiły do wykonania postawionych zadań Zbiorowe Siły Pokojowe ODKB w ilości 2300 osób i 250 jednostek technicznych. Realizują funkcje przykrycia i zabezpieczenia lotnisk wojskowych, magazynów i innych obiektów strategicznych. Jak już powiedziałem, to jest pierwsza pokojowa misja ODKB i jestem pewny, że organizacja otrzyma korzystne, pozytywne doświadczenie. Zostaną przeanalizowane wąskie miejsca i wyciągnięte odpowiednie wnioski. Zostaną wprowadzone korekty w dokumentach regulujących. W całości chcę podkreślić, że ODKB pokazało swoją niezbędność i skuteczność jako autorytatywna wojskowo-polityczna organizacja. To jest realnie działający mechanizm zabezpieczenia stabilności i bezpieczeństwa naszych państw. Obecne wydarzenia zostały przełomowym etapem w rozwoju organizacji, która nabyła nowy charakter jako mocna międzynarodowa instytucja. Zagrożenia, z którymi się zderzył Kazachstan, są wspólne dla całej przestrzeni zbiorowego bezpieczeństwa. Dlatego ważnym jest kontynuacja wzmacniania i potencjału ODKB.
Kazachstan wniesie swój wkład w tę wspólną pracę. Jedną z możliwych rekomendacji może stać się optymalizacja terminów reagowania na kryzysowe sytuacje. Powinniśmy przyspieszyć kwestie rozpracowania i przyjęcia zatwierdzających decyzje Rady Zbiorowego Bezpieczeństwa i innych organów. Ważnym też jest zapewnienie maksymalnym politycznym wsparciem decyzji o użyciu sił pokojowych ODKB, szczególnie ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych autorytatywnych międzynarodowych organizacji, wiodących światowych środków masowego przekazu, jak również centrów analitycznych różnych krajów. I już widzimy, że pojawia się kwestia legitymizacji wprowadzenia sił ODKB. To się dzieje przez brak wiarygodnych informacji i niezrozumienia całej sytuacji. W oddzielnych przypadkach w międzynarodowym społeczeństwie, łącznie z zagranicznymi środkami masowego przekazu, na mieście absolutnie nieprawidłowa interpretacja zastosowania sił ODKB oraz sytuacji w Kazachstanie. Bez względu na wszystkie przedstawione fakty, niektóre źródła twierdzą o walce władzy w Kazachstanie z pokojowymi demonstrantami. To jest absolutna dezinformacja. Nigdy nie stosowaliśmy i nie będziemy stosować siły zbrojne przeciwko pokojowym demonstrantom. Wiedząc o tym, organizatorzy ataku na Kazachstan sporządzili kilka fal agresji. Na pierwszym etapie, jak już powiedziałem, odbywały się pokojowe protesty, po czym zwłaszcza w Almaty zostały przeprowadzone mitingi polityczne, a potem na miasto z trzech kierunków, jak wielka wataha hien, ruszyli uzbrojeni bojówkarze. Na początku podszywali się pod pokojowych demonstrantów, wprowadzając w błąd policję, a nawet mieszkańców miasta. A potem się zaczęło to, co wejdzie chyba do historii jako tragedia almatyńska. Ustawa Narodów Zjednoczonych uznaje za każdym państwem naturalne prawo na indywidualną, podkreślam, lub zbiorowo samoobronę w przypadku zbrojnego ataku z zewnątrz. W najbliższym czasie, po zakończeniu dochodzenia wstępnego, przedstawimy na osąd światowej społeczności dodatkowe dowody przygotowania i przeprowadzenia terrorystycznej agresji przeciwko naszemu krajowi. Jak widzimy, poszczególne środki masowego przekazu i instytucje społeczne kontynuują wrzut nieprawdziwych informacji polegających na zmyślonych i niesprawdzonych faktach. Jestem przekonany, że międzynarodowe organizacje, łącznie z ONZ, OBSE, SOS, AMD, jak również międzynarodowe humanitarne organizacje są zainteresowane w pełnym i bezstronnym dochodzeniu bezprawnych działań terrorystów, przestępców, złoczyńców. Dziś nie należy wyciągać pochopnych wniosków i jestem wdzięczny wszystkim, kto z samego początku był przekonany w tym, że Kazachstan przezwycięży ten złożony etap w naszej najnowszej historii. Szczególnie to dotyczy ODKB i jestem pewny, że wspólnym wysiłkiem zrobimy tak, aby tymczasowe rozlokowanie w Kazachstanie pokojowego potencjału ODKB było maksymalnie bezpiecznym i skutecznym. Należy powiedzieć wprost, że misja pokojowego kontyngentu ODKB była na najwyższym poziomie, skuteczna i korzystna. Z naszej strony myślę, że to jest lekcja dla Kazachstanu, ale myślę też, że lekcja będzie korzystna dla wszystkich państw członkowskich organizacji. W żadnym przypadku nie wolno dopuszczać do informacyjnej próżni, aby napełniali ją prowokatorzy i nieprzyjaciele. Niestety to się dzieje w naszym przypadku. W obecnej sytuacji nasza decyzja o stworzeniu instytucji specjalnego przedstawiciela agencji ODKB do działań pokojowych potwierdza swoją aktualność. Chciałbym jaśnie oświadczyć, że będziemy twardo bronić prawa narodu Kazachstanu na pokojowe wyrażanie poglądów i otwarty dialog z władzą. Natomiast będziemy twardo ucinać formy gwałtownego ekstremizmu i tym bardziej działania zbrojne przeciwko Kazachstanowi, jak to się niedawno wydarzyło. Nie pozwolimy zniszczyć naszą państwową suwerenność i jedność terytorialną. Chcę zapewnić, że Kazachstan będzie twardo przestrzegał swoich międzynarodowych zobowiązań. Szanowni przyjaciele, koledzy, konstytucyjny porządek w Kazachstanie został odbudowany.
zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju są powstrzymane. W ramach antyterrorystycznej operacji prowadzi się praca po wyjawieniu osób biorących udział w przestępstwach. Na dzień dzisiejszy do organów ścigania dostarczono około 8 tysięcy osób. Policjanci i służby specjalne sprawdzają ich przynależność do aktów terroryzmu, zabójstw, szabrownictwa i innych przestępstw. Skonfiskowano 116 jednostek broni. Operacja trwa, korygują się plany po wyjawieniu ukrytych bojowkarzy stosujących nową taktykę maskowania. Przybierają się w cywilne ubranie, golobrody. Przed nami duża, napięta praca. Zaangażowani są nawet weterani organów ścigania i armii. Wszystkie państwowe organy intensywnie pracują na tym, aby całkowicie przywrócić kraj do normalnego życia. Jutro wniosę do parlamentu propozycję do nowego składu rządu i postawię konkretne zadanie po rozwiązaniu problemów w socjalnie-ekonomicznej sferze. W najbliższym czasie ogromna antyterrorystyczna operacja się skończy, a razem z nią skończy się z sukcesem misja kontyngentu ODKB. Najważniejszym jest nie dopuścić w przyszłości powtórzenia takich wydarzeń na całej przestrzeni zbiorowego bezpieczeństwa. Myślę, że na tym polega nasze podstawowe zadanie na najbliższą perspektywę. Kazachstan jest gotów do tej pracy i zawsze wesprze swoich sojuszników. Dziękuję za uwagę.